No, żeby tego pana ambasadora, bo to są medialne informacje i to nagłośnione, odwołać. Bo to jest inaczej myśli niż patrioci polscy na temat tych mordów na Ukrainie. Pomiesza ten temat. To jest jedna sprawa. Druga sprawa odnośnie pomników, bo to się powtarza w telefonach. 1050 lat od chrztu około. Ja sądzę, że należałoby zrobić przegląd przez ten okres upamiętnień Polaków, którzy się zasłużyli dla Polski. No i tam, gdzie są braki, to takie upamiętnienie dokonać. Odnośnie pomnika Smoleńskiego. Moim zdaniem, bo teraz jest ten temat na tapecie, najwłaściwszym to byłby jeden pomnik wspólny prezydenta i pozostałych tych 90 paru osób. I jeszcze jedno. Profesor Marczak z Wrocławia był gościem niedawno w telewizji TVN, historyk i patriota. I dobrze by było, żeby wiedzę pana profesora i ten patriotyzm wykorzystać zarówno na pana, jeżeli chodzi o Ministerstwo Spraw Zagranicznych. To ja bym miał to i dziękuję bardzo. Dziękujemy panie Stanisławie. Panie Stanisławie, patrioci polscy powinni też definiować, a myślę, że czujemy się patriotami polskimi, definiować współczesne wyzwania polskiej polityki i definiować polski interes narodowy. I on wygląda, jeśli chodzi o geopolitykę, również tak, że realnie zagrażającym naszemu bezpieczeństwu i naszemu bytowi, może nawet naszym granicom, jest państwo rosyjskie, bo tak jak mówiliśmy wcześniej, ono jest państwem rewizjonistycznym i chce zmienić porządek w Europie. Nie sądzę, żeby realnie zagrażającym państwu polskiemu była słaba państwowość ukraińska, która się dopiero odbudowuje i jest w poważnym kryzysie. Mamy oczywiście z Ukraińcami do wyjaśnienia sobie bardzo bolesne sprawy z historii, nie tylko zresztą rzeź wołyńską, wiele innych też. Chociaż też można znaleźć wiele elementów łączących i budujących, choćby wspólna walka w latach 1919-20 z bolszewikami. Natomiast zawsze to podkreślam, że nie wyjaśnimy sobie z Ukraińcami trudnych elementów przeszłości, nie będziemy mogli sobie razem organizować różnych konferencji, spotykać historyków wzajemnie, czy na Ukrainie, czy w Polsce, udostępniać sobie wzajemnie archiwa, żeby prawdę odkryć, jeżeli nie przetrwa niepodległe państwo ukraińskie. To jest absolutnie zadanie podstawowe, nie dopuścić do tego, żeby upadło niepodległe państwo ukraińskie, bo wtedy nawet nie będziemy mieli z kim dialogować, a granice na Bugu i na Sanie będziemy mieli z Rosją. To nie jest w polskim interesie, panie Stanisławie, dlatego trzeba te rzeczy umiejętnie łączyć, twardo stawać w prawdzie, jeśli chodzi o historię, mówić Ukraińcom prosto w twarz bardzo trudne elementy z tej historii, mówić prawdę, natomiast jednocześnie dbać o to, żeby pomagać dzisiejszemu państwu ukraińskiemu w przetrwaniu, pomóc mu się zreformować i pomóc mu wygrać wojnę z Rosją, bo ona przecież wciąż trwa. Jeszcze ta kwestia pomnika Smoleńskiego. Dlatego powinny, panie Stanisławie, powstać dwa pomniki, że Lecha Kaczyńskiego powinniśmy uhonorować nie tylko z tego powodu, że on zginął w Smoleńsku, tylko z tego powodu, że był wybitnym polskim politykiem. Był najlepszym szefem Najwyższej Izby Kontroli, był wybitnym posłem, senatorem, prezydentem Warszawy, wreszcie prezydentem Polski, wybitnym państwowcem i przez 25 lat miał istotny wpływ na polską politykę, przywódcą Solidarności w pewnym momencie, na polską politykę. I z tego powodu on powinien mieć osobny pomnik w Warszawie, bo był wybitnym obywatelem Warszawy, prezydentem tego miasta. A drugi pomnik oczywiście też powinien być formą uhonorowania wszystkich ofiar katastrofy smoleńskiej. Halo, kolejny telefon, bardzo proszę. Szczęść Boże. Mówi Teresa z Warszawy. Ja chciałabym tylko przypomnieć, że właśnie Adam Mickiewicz opisał w pana Tadeuszu, pisał o rzezi Pragi i tak w pewnym fragmencie tego poematu. A druga sprawa, że jestem za tym, żeby upamiętnić właśnie rzeź Pragi, gdyż ona, to zdarzenie potworne miało wpływ na w ogóle na upadek pierwszej Rzeczypospolitej. Ponieważ po tej rzezi to nastąpiło potworne
przygnębienie w całym kraju, w prawobrzeżnej Warszawie i w ogóle książę Józef Poniatowski, jak czytałam, też był załamany tym, także już Polska się nie podniosła po tym. Także to należy to upamiętnić. To tyle chciałabym powiedzieć. Szczęść Boże. Szczęść Boże, Pani Tereso. Jest godzina 22:57. Rozmawiamy na temat kultury i dziedzictwa narodowego. Naszym gościem jest pan minister Jarosław Sellin. Nasze rozmowy są wielką panoramą myśli i dziejów. Odbieramy kolejny telefon. Halo, bardzo proszę. Szczęść Boże, Jadwiga z Dolnego Śląska. Ja chciałam zapytać, bo tam pan profesor się nie odniósł do tego jednego pytania. Tam było o to LGBT. Pani słucha radia, ale trzeba słuchać nas w słuchawce. No już słucham w słuchawce, pięknie. Tak. Więc jeszcze raz niech pani sprecyzuje. Pan, któryś tam wiele pytań zadał i między innymi o to głosowanie w sprawie tego LGBT. Aha, już pamiętam, to o to pytał pan Krzysztof. Tak, to było jakieś stanowisko zajęte przez pełnomocnika rządu do spraw społeczeństwa obywatelskiego pracującego przy kancelarii premiera. Przyznaję, że panią nie zadowolę, pani Jadwiko, bo ja tego tematu szczegółowo nie rozpoznałem, ale jakieś wyjaśnienia czytałem, że to było jakieś nieporozumienie, jeśli chodzi o wyjaśnienia medialne tej sprawy, że tak to nie wyglądało, że polski przedstawiciel polskiego rządu takiego poparcia tej rezolucji czy jakiemuś dokumentowi Unii Europejskiej, który tam został wypracowany, nie udzielił. I kolejny słuchacz z nami się połączył. Halo, witam. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Teraz i zawsze. Aleksander po tej stronie. Szanowny panie, do pana Sellina. Otóż nie zgadzam się, że pan prezydent Lech Kaczyński był wybitnym politykiem. Popełnił kardynalne błędy, za które będziemy płacić. Przede wszystkim jako minister sprawiedliwości wstrzymał ekshumację w Jedwabnem, która to wstrzymanie ekshumacji w Jedwabnem posłużyło dalszemu rozwijaniu tak zwanego wywoływania u Polaków wstydu narodowego. Wstrzymanie ekshumacji przez pana Lecha Kaczyńskiego spowodowało rozbłysk gwiazdy pana Grossa na świecie i obarczania Polaków wszelkimi możliwymi zbrodniami, które przypisane powinny być prawdziwym wykonawcom, czyli Niemcom. Dalej, szanowny panie profesor, Lech Kaczyński, były prezydent Rzeczypospolitej, w 2004 roku na Majdanie milczał jak zaklęty na temat rzezi wołyńskiej, a to był bardzo dobry moment, żeby uratowanemu cudem prezydentowi Juszczence zawiązać ręce, bo to on wyciągnął z niebytu na polecenie Amerykanów banderowców i neobanderowców i stworzył neobanderowską Ukrainę, która właśnie dlatego przegra z Rosją, że jest neobanderowska. Bo to jest plan amerykański. Pan doskonale o tym wie, bo pan jest człowiekiem bardzo świadomym geopolitycznie. Dalej, pan profesor Lech Kaczyński, były prezydent Rzeczypospolitej, podpisał traktat lizboński. A ja słyszałem w tymże ukochanym moim Radio Maryja, mówię to bez sarkazmu, ukochanym, który wczoraj dokonał wielkiego dzieła, zapraszając pana profesora Wojciecha Osadczego, który zanalizował politykę rządu pana nadpremiera Kaczyńskiego. Pan profesor Kaczyński Lech, świętej pamięci, podpisał traktat lizboński, który nas załatwia jako państwo. Więc panie Sellin, szanowny panie Sellin, niestety jest pan kunktatorem i lawirantem politycznym. Tak pana odbieram. Mam do tego prawo, bo widzi pan jest człowiekiem publicznym, a ja jestem pana wyborcą. Bo jeszcze raz dałem się nabrać i zagłosowałem na PiS w tym krytycznym momencie. Niestety widzę, że popełniłem straszliwy błąd, bo trzeba głosować na partie narodowe, wzmacniać je, bo tylko one są gwarantem siły i niepodległości Rzeczpospolitej. Dziękujemy panie Aleksandrze.
No, wygłosił pan potężny manifest. No, jest to jest pana myślenie. Ja z zainteresowaniem wysłuchałem pana Aleksandra. Pan Aleksander oczywiście, jak w wolnym kraju żyjemy, ma prawo do własnych poglądów i je przedstawił, a ja pozwolę się z panem po prostu nie zgodzić. Uważam, że Lech Kaczyński był wybitnym politykiem, wybitnym państwowcem. Ja po jego śmierci specjalnie przejrzałem wszystkie jego wystąpienia publiczne w czasie całego jego życia. I na tej podstawie przygotowałem taki wykład, z którym jeździłem po całym kraju. Szkoda, że pan może tego gdzieś tam nie zauważył i na taki wykład nie przyszedł, pod tytułem Dziedzictwo ideowo-polityczne Lecha Kaczyńskiego. I proszę mi wierzyć, to był jeden z nielicznych polityków polskich, absolutnie pełnowymiarowych, który w każdej ważnej sprawie dla życia publicznego, czy wewnętrznego, krajowego, czy zagranicznego miał coś istotnego do powiedzenia. I mało tego, te idee, które głosił, czy poglądy, które głosił, są wciąż aktualne. Więc uważam, że to był naprawdę jeden z wybitniejszych polskich polityków. Można oczywiście różne jego czyny różnie oceniać. Pan wygłosił swoją ocenę, ja mogę mieć inną. Każdy polityk takim ocenom podlega. Nie sądzę, żeby, i myślę, że pan troszkę się tutaj odsłonił, nie wiem, tym, jakie lektury pan czyta, albo w jakich środowiskach pan obcuje. Jeżeli pan mówi, że dzisiaj Ukraina neobanderowska to jest plan amerykański, to radzę zejść na ziemię i trochę mądrzejsze lektury zacząć czytać. I proszę tego z jakąś urazą nie odbierać. Ja nie, broń Boże, nie chcę pana obrazić, ale po prostu uważam, że to jest kompletna bzdura, ta teza, którą pan przedstawił. Natomiast traktat lizboński, proszę przypomnieć sobie, jaką postawę przyjął Lech Kaczyński w związku z oporem wobec tego traktatu Irlandczyków. Uznał, że nie można poniżać małego narodu, jeżeli w referendum ten naród odrzuca traktat, to tego traktatu nie ma. Jaki był straszliwy nacisk na Polskę i Czechy, żeby ten traktat jednak przyjęły. I kiedy Irlandczycy zmienili zdanie, ten traktat rzeczywiście został podpisany, ale jednocześnie bardzo wyraźnie mówiliśmy i wiedzieliśmy, i Lech Kaczyński też to mówił, że ten traktat jest tak skonstruowany, że on przeżyje może kilka lat, a potem i zanim wyczerpie się mechanizm głosowania z Janiny, tak naprawdę Europa będzie zupełnie w innej sytuacji i trzeba będzie myśleć o zupełnie nowym traktacie. I co mamy, drogi panie Aleksandrze, dzisiaj? Dokładnie właśnie taką sytuację. Nikt już się z traktatem lizbońskim nie liczy, nikt procedur traktatu lizbońskiego nie przestrzega. Życie jak zwykle okazało się bardziej bujne, choćby w związku z tymi kryzysami obecnymi, z nieformalnymi działaniami, które są w Unii Europejskiej czynione, zwłaszcza przez politykę niemiecką, nieprzestrzeganiem tych zasad, które tam są, poza traktatowym uruchamianiem różnych procedur, choćby wobec Polski w sprawie kryzysu wokół Trybunału Konstytucyjnego. I tak naprawdę, zanim ten traktat na dobre wszedł w życie, już trzeba myśleć o nowym traktacie. I zresztą my o tym mówimy zupełnie otwarcie i prezes Kaczyński też mówi o tym zupełnie otwarcie, że trzeba na nowo zbudować konstrukcję polityczną Unii Europejskiej, bo inaczej ona się rozpadnie. Właściwie już zaczęła się rozpadać, jeśli tak ważny kraj jak Wielka Brytania z tej konstrukcji politycznej postanowił wyjść. Także to było też działanie na gruncie realizmu politycznego. Wie panie ministrze, nie wiem, tak też do pana Aleksandra, takie pytanie, czy takie spostrzeżenie, czy nie uważa pan Aleksander, że traktat lizboński jest rozwiązywany przez uchodźców obecnie? W dużej mierze tak, no bo proszę zobaczyć, jak się zachowała Angela Merkel w sprawie przestrzegania prawa zawartego w traktacie lizbońskim, jak uchodźcy mieli być rejestrowani, a tu nagle willkommen polityk, takie ataki na premiera Orbana, który właśnie próbował realizować prawo europejskie w tej dziedzinie. Także mamy zupełnie nową sytuację, taką dominację też troszkę niemiecką nad Unią Europejską, zupełnie nieformalną, zupełnie nową sytuację, którą trzeba na nowo opisać, na nowo te traktaty stworzyć. Tak, panie ministrze, mamy nowego słuchacza. Halo, bardzo proszę. Halo. Niech Szczęść będzie Boże. Pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Teraz i zawsze. Witam serdecznie ojca prowadzącego i gościa szanownego. Pani no, ja jestem imienniczką mojego poprzednika, mam na imię Aleksandra, dzwonię z Wielkopolski, ale z zupełnie odmiennym zdaniem, absolutnie inną mam opinię o wielkim prezydencie Lechu Kaczyńskim, który właśnie dbał bardzo o politykę historyczną. Starał się zrobić wszystko, żeby po prostu Polska uświadamiała sobie, jaką ma piękną historię
I tu absolutnie się nie zgadzam z wypowiedzią. Zresztą pan tak się pięknie nam tutaj przedstawił, że jest takim wiernym słuchaczem Radia Maryja. Wielkie nieporozumienie. Radio Maryja przecież uczy nas, co to rzeczywiście patrioty, co to historia, więc chyba pan tutaj też żartował, mówiąc, że jest takim wiernym słuchaczem. No nie, to zostawiamy takie osobiste jakieś aluzje. Ja jeszcze chciałabym tylko dodać, że po prostu też niesłusznie krzywdzi pana bliźniaka, zresztą pana premiera Jarosława Kaczyńskiego, który tak dużo zrobił dla naszej ojczyzny, mimo tego, że po prostu jest tak ciągle atakowany, że aż nieprzyjemnie słuchać. Człowiek, który stracił tak dużo ludzi po prostu ze swojej najbliższej rodziny i jeszcze można go tak atakować. Tego pojąć po prostu się już nie da. Także tylko tyle chciałam powiedzieć, a przed chwileczką pan minister powiedział wszystko właśnie, co ja chciałam powiedzieć na temat polityki historycznej pana byłego prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Z Panem Bogiem. A ja jeszcze dziękuję za ten głos, pani Aleksandro. Ja jeszcze może przypomnę, że poza Muzeum Powstania Warszawskiego, które jest oczywiście dziełem Lecha Kaczyńskiego, bo on z determinacją jako prezydent Warszawy do tego muzeum doprowadził, do jego budowy, mimo że poprzednicy cały czas się jakimiś niemożnościami wykazywali. A obecna pani prezydent. Ale proszę zwrócić uwagę, jaka była polityka orderowa prezydenta Lecha Kaczyńskiego. On naprawdę wydobywał z zakamarków niepamięci cichych bohaterów i wojny, i okresu powojennego, i bohaterów Solidarności. Kazał ich ściągać do Belwederu, nagradzał ludzi, o których nikt wcześniej nie pamiętał. Ten lud solidarnościowy również uhonorowany przez niego. Tak, jako przykład sługa Boża, założycielka Sióstr Samarytanek, siostra Wincenta Jaroszewska, wydobyta z II Rzeczypospolitej, ta, która pielęgnowała marszałka Piłsudskiego do końca. Chciał, aby ona była przy nim, zakonnica heroiczna, wspaniała, i pan prezydent Kaczyński ją uhonorował również. Ale mówimy, pan prezydent Kaczyński jest autorem Muzeum Powstania Warszawskiego, a obecne władze tęczy na Placu Zbawiciela. Bardzo proszę, kolejny telefon. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Mówi Paweł z diecezji Płockiej. Szczęść Boże panu ministrowi. Witam. Panie ministrze, powiedział pan, że Polacy są najbardziej europejskimi obywatelami Europy. I obawiam się, że możemy być posądzeni o zaufanie, dlatego że tych obywateli, którzy sięgają również do korzeni Europy chrześcijańskich, nie brakuje na Zachodzie. Ja raczej skłaniałbym się ku temu, że Polska jest najbardziej europejskim krajem Europy. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, o obliczu polskiej kultury, dziedzictwa narodowego za granicą decydują ambasady i tam jest wiele osób ze starego nadania. Czy w tej sprawie również istnieją jakieś propozycje zmiany garnituru? To tyle. Dziękuję. Szczęść Boże. Ja zwrócę uwagę, dziękuję za ten głos, panie Pawle, że akurat w XX wieku Polacy wydali dla światowego wręcz życia religijnego dwie wybitne postaci. Jana Pawła II, jednego z najwybitniejszych papieży, człowieka, który napisał 80 tysięcy stron druku. Do przestudiowania, do ciągłego studiowania, George Weigel twierdzi, że 300-400 lat do przodu będzie się studiować pisma Jana Pawła II, żeby dobrze zrozumieć, na czym polega chrześcijaństwo i katolicyzm. I siostrę Faustynę Kowalską. Ja zawsze trochę prowokuję swoich lewicowo-liberalnych znajomych pytaniem, czy wiecie, jaka polska książka została przetłumaczona na największą liczbę języków i została wydana w największym nakładzie. Kombinują z Gombrowiczem, Sienkiewiczem, z Mrożkiem, nie wiadomo z kim, w końcu nie wiedzą. Ja mówię, dzienniki siostry Faustyny Kowalskiej, i wtedy to wprawia ich w zdumienie, że to jest dzieło polskie najbardziej znane z oczywistych względów. To jest przesłanie, które dociera na wszystkie kontynenty, do ludzi wszystkich kontynentów, którzy żyją wiarą katolicką. Jeśli chodzi o ambasadorów, to oczywiście bardzo trudny proces, który wykonuje obecny minister spraw zagranicznych. Trzeba szukać dobrych, nowych ludzi, którzy na wyjazdy do placówek się nadają. W dużej mierze te obecne struktury, które tam funkcjonują, to są struktury odziedziczone. I to łatwe nie jest, bo trzeba mieć po prostu armię kompetentnych ludzi. Ale moim zdaniem to się dokonuje. To się nie dokonuje rewolucyjnie, ale ewolucyjnie. Ale się jednak dokonuje.
Dziękujemy. Halo, bardzo proszę. Kolejny słuchacz z nami. Panie się uprzejmie. Szczęść Boże, jak pana imię? Rolina Krzyszte, Bronisław Małopolski. Zawsze i wszędzie. No, ja postrzegam, że państwo, panowie Kaczyńscy i cały PiS, to głównie to jest, działają dla Stanów Zjednoczonych, dla Izraela, dla Ukrainy, PO Nowoczesna, dla Unii Europejskiej, Niemiec. I pan Aleksander miał absolutnie w moim przekonaniu rację. Zresztą niedługo czas tak biegnie, że to potwierdzi. Myślę, że się naród też i obudzi. I tu trudno się nawet sprzeczać. Prawie niedługo się wyjaśnią i będzie wszystko klarowne. A przede wszystkim to, że pan Kaczyński głównie dbał o sprawy Izraela, to świadczy o tym pomnik, a czy muzeum dla Żydów w Polin. Więcej nie będę mówił, bo to szkoda nawet. Tak, dziękujemy panie Bronisławie. No cóż, ja tylko mogę prosić pana Bronisława, żeby zechciał przyjąć do wiadomości, że ja funkcjonuję w środowisku patriotów polskich, bo to jest środowisko Prawa i Sprawiedliwości i przywódców tego środowiska. I my przede wszystkim myślimy o polskim interesie narodowym, o polskim miejscu w geopolityce. I jeśli w związku z tym chcemy rzeczywiście mieć dobre, dwustronne relacje ze Stanami Zjednoczonymi, albo odbudowywać dobre relacje, budować dobre relacje z Ukrainą, to tak po prostu definiujemy polski interes narodowy i to robimy to dla Polski i dla Polaków, a nie dla kogo innego. Natomiast jeśli pan się obraża, że powstało w Polsce Muzeum Historii Żydów Polskich, to pan się po prostu obraża na istotny kawał polskiej historii, bo oni żyli wśród nas kilkaset lat, stworzyli ciekawą i żywą kulturę na naszej polskiej ziemi, w każdym niemalże polskim miasteczku i warto o tym opowiedzieć i to muzeum stara się o tym opowiadać, a nie tylko przyzwyczajać ludzi na całym świecie do myśli, że Polska jest wyłącznie cmentarzem, wielkim cmentarzem Żydów. Nie, to było życie. To było życie i nieprzypadkowo ono to było, bo gdzie indziej ich mordowano, wyganiano i dokonywano pogromów, a tu mogli spokojnie to swoje życie organizować. I na pewno warto to dla wizerunku dobrego Polski, czyli dla polskiego interesu narodowego dobrze opowiedzieć. I dlatego takie muzeum istnieje. Tak, no ale pan Bronisław wymienił właściwie wszystkie formacje polityczne. Wiemy, kto ma z kim jakieś tam koneksje i w którą stronę patrzy, ale właściwie nikt nie został w Polsce, który by o Polskę właściwie walczył i trzeba by, no właśnie, obudzić kogoś i coś. Tak, ja myślę, że łatwo ocenić poszczególne formacje polityczne i polityków z tych formacji wedle bardzo prostego kryterium. Czy oni naprawdę kochają Polskę, czy przeżywają tą Polskę i polskość i czy Polska jest dla nich absolutnie pierwszoplanowym celem w aktywności politycznej. I wtedy bardzo łatwo sobie zdefiniować, kto naprawdę tam żyje, a kto nie. Dziękujemy. Halo, prosimy kolejnego słuchacza. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Mówi Barbara z Torunia. Witam. Ja od niedawna, od paru minut słucham audycji, niezwykle ciekawą. I powiem tak, ja jestem człowiekiem życia gospodarczego, zajmowałam kierownicze wysokie stanowiska w gospodarce i jestem przerażona, że tak powiem, jak u nas wałkuje się problemy historyczne, natomiast nie mówi się o gospodarce. Przecież gospodarka to są pieniądze dla narodu, tak jak i pieniądze dla rodziny. Przecież jeżeli my nie będziemy budować naszej gospodarki, to my żadnego poważania w świecie nie będziemy mieli. I to na nic nasze po prostu zabiegi patriotyczne, że tak powiem, zniosły idee. I powiem dalej. Panie ministrze, niech mi pan bierze z ręką na sercu. Ja bym takich 100 pomników tych czterech śpiących na Pradze zostawiła, żeby budować dobre stosunki z Rosją, która jest olbrzymim potencjałem dla nas jako rynek zbytu. Nie czarujmy się, przecież pani Merkel nie kocha pana Putina ani Rosji. Ona po prostu zabiega o pole rozwoju gospodarczego dla Niemiec. I tak samo wszyscy o to walczą. Niedawno słyszałam, że prezydent Stanów Zjednoczonych powiedział, że jest prymat gospodarki nad polityką, a u nas robi się odwrotnie. Nigdy o tym nikt po prostu nie mówi i nikt jeszcze nie oprzytomniał.
I mówi się, że naród polski jest sentymentalny. A jak nie ma być sentymentalny, jak po prostu wałkuje się różne idee i tak dalej, i tak dalej. Natomiast, że tak powiem, mało poświęca się problemom gospodarczym. Nawet, przepraszam, ja dosyć długo słucham Radio Maryja i w tym Radio Maryja tak samo problemy gospodarcze, aczkolwiek zajmuje się polityką społeczną Radio Maryja, to sprawy gospodarcze stanowią margines. A może tutaj by właśnie zacząć po prostu dyskutować także o problemach gospodarczych. To tylko tyle. Dziękuję z panem Gowinem. Pani Barbara, mi się wydaje, że pani sąd jest po prostu niesprawiedliwy, jeśli chodzi o mój rząd, bo absolutnym priorytetem programowym naszego rządu jest program na rzecz odpowiedzialnego rozwoju przedstawiany, kolejne jego odsłony są przedstawiane przez wicepremiera Morawieckiego i to jest program, na którym się koncentrujemy przede wszystkim. Zresztą w ramach tego programu jest też program 500+, bo on nie tylko jest, wspiera polską rodzinę, ale on też dynamizuje gospodarkę poprzez silniejszą konsumpcję, poprzez oszczędności, które się pojawiają, wzrost wpływów z podatków VAT, w związku z tym i inne pochodne rzeczy, które z powodu tego programu zostały uruchomione. Więc to nie jest tak, że my żyjemy wszystkim, ale nie gospodarką, jest wręcz odwrotnie. Ale też spróbuję pani udowodnić, że dobra polityka historyczna i refleksja nad historią, ono również ma związek z gospodarką. Otóż, jak pani doskonale wie, jeżeli pani w gospodarce funkcjonowała, że bardzo ważna w gospodarce jest marka. Jak się postrzega jakąś markę? Marką jest również kraj. Jak się postrzega markę pod tytułem Polska? Jeżeli to postrzeganie jest takie, że jesteśmy jakimiś winowajcami w historii, że nie mamy nic dobrego w naszej historii, że żadnych zasług nie mamy, to osłabia naszą markę. Jeżeli udowodnimy również naszą opowieścią historyczną, że mamy poważne zasługi dla Europy, dla cywilizacji, dla wolności, dla solidarności i tak dalej, to buduje również markę, która ma przełożenie na życie gospodarcze. Czy się chce tutaj przyjechać, robić interesy, czy się nie chce, czy się chce tutaj na jakiś czas zamieszkać, żeby te interesy rozkręcić, czy nie, czy towar przychodzący z tego kraju z tą marką Made in Poland jest warty zainteresowania ze względu na to, że mamy dobre skojarzenia z tym państwem, czy nie, to wszystko ma znaczenie i myślę, że pani to powinna rozumieć. Natomiast o tych pomnikach sowieckich to absolutnie nie potrafię się z panią zgodzić. Jeżeli kosztem dobrych relacji gospodarczych z Rosją miałoby być utrzymywanie pomników sowieckich, na których są sierpy i młoty i gwiazdy czerwone, pod którymi to symbolami mordowano Polaków i wywożono na Sybir, to ja równie dobrze i przewrotnie mógłbym pani powiedzieć, że w imię dobrych relacji gospodarczych, bardzo ważnych z Niemcami, może powinniśmy utrzymywać albo odbudowywać tutaj pomniki Bismarcka, Wilhelma, cesarza, a może nawet tych zbrodniarzy, którzy przyczynili się do II wojny światowej. No naprawdę tak o tym nie należy myśleć. Przestrzeń publiczna jest przestrzenią porządkującą wartości i należy o tym pamiętać. Nie może w przestrzeni publicznej być coś, co jest antywartością, co nas boli, co powoduje złe skojarzenia. Nie wolno takich rzeczy utrzymywać w przestrzeni publicznej. I pani Barbaro, bardzo panią pozdrawiam. Tylko chciałem też powiedzieć, że nie jest tak źle z tymi tematami gospodarczymi w Radiu Maryja. W tej tematyce mało się orientuje, ale pani premier, pan Jarosław Kaczyński, no to oczywiście budujemy Polskę również od strony gospodarczej. Jeżeli kiedyś mówiono, że ona się tak źle ma od strony gospodarczej, to teraz właśnie tak się robi. Pan wicepremier Morawiecki co najmniej 3 razy już był w naszym radiu i mówi tylko o gospodarce. Ale choćby taka sprawa, pan minister Macierewicz, który no te kontrakty i przetargi na jakąś tam broń, czy już nie wiem co, podpisane z Francją czy z kimś, on próbuje to skierować wszystko na polską stronę, czyli na gospodarkę. No, tu nie chodzi o to chyba, żebyśmy no tak mówili detalicznie o gospodarce. Mówimy o Polsce, która musi się mieć dobrze, a bez gospodarki tego nie ma. I ostatni telefon. Halo? Szczęść Boże, Henryka z Krakowa. Witam pana ministra z wielkim uszanowaniem oraz ojca również. Ja mam taką refleksję, że te wypowiedzi, które totalnie wszystko krytykują,
które są pełne nienawiści, jakiegoś braku tolerancji i braku bontonu podstawowego. Pochodzą od ludzi, którzy często posługują się nazwą prawica. Więc musimy być ostrożni, bo to jest jakiś manewr demagogiczny. Na przykład otrzymuję maile od pana, który jest przedstawicielem kultu światowida, i atakuje PiS i atakuje Kościół. Także ci panowie, którzy się wypowiadali teraz, również zatroskani o sprawy ekonomiczne, jak tyle już się zrobiło w dziedzinie ekonomiki i ekonomii, że trudno mówić, żeby więcej dało się w tak krótkim czasie. Tym bardziej jeszcze widzę jakieś manipulacje i podstawianie się ludzi, przysłanianie się innymi szyldami, że na przykład ktoś zakłada studium języka rosyjskiego, rosyjski w Krakowie. Znany jest jako osoba bardzo konfliktowa, procesująca się od dłuższego czasu. Nagle stara się o wywiad, którego udziela jakiejś pani, i w tymże wywiadzie oświadcza, że ona chce krzewić porozumienie polsko-rosyjskie i przyjaźń, serdeczność, a święta narodowe polskie, także w niedzielę i święta, i święta narodowe wywiesza przy jednej z ulic przejezdnych, na Starym Mieście, kołdry, szarobure, piernaty, nawet jak pada deszcz, żeby po prostu szpecić tę ulicę. Więc ta sama osoba ogłasza się jako przewidziel kultury współżycia i czegoś takiego. Więc niestety demoralizacja i przy tym czasami inteligencja ludzi prowadzi do tego, że przywdziewają maski elegancji, czy bontonu, czy zatroskania i nawet miłości do Radia Maryja. Przepraszam za pewną emocję. Tak, dziękujemy pani. Tylko pani użyła słowo nienawiść. Nie czuliśmy tutaj, panie ministrze, jakichś wielkich nienawiści. No ludzie po prostu tak myślą, dzwonią. Radio Maryja jest otwarte. Tak, wysłuchaliśmy to wszystko i nie wolno w jakiś sposób dopuszczać do jakiegoś tam podziału. No i mamy też możliwość wysłuchania siebie nawzajem, jakim jesteśmy. Jeszcze do pani Barbary, do gospodarki podam, że ile Radio Maryja mówiło o wielkim programie realizującym się. Już dzisiaj mówi się, że przynosi owoce znakomite, to znaczy 500+. No pięknie. I panie ministrze, będziemy już podsumowywali naszą audycję. Czas szybko nam ubiegł. Tak, też to odczuwam, że mimo 2 godzin przeszło bardzo szybko, bo było mnóstwo bardzo ciekawych głosów i pytań. Myślę, że cóż można powiedzieć w podsumowaniu. Proszę mobilizować nas, rzeczywiście inspirować do prowadzenia mądrej polityki historycznej, bo choćby te głosy, które tutaj usłyszałem, dopominające się o pewne rzeczy, nawet szczegółowe, to są bardzo cenne głosy. My takich głosów dostajemy w ministerstwie bardzo dużo w drodze pisemnej albo poprzez różne spotkania, które odbywamy, i tę politykę zawsze można jakoś uzupełnić. A jest, powtarzam, ona bardzo ważna, dlatego że ona buduje, po pierwsze, nasze własne samopoczucie. Dobrze prowadzona polityka historyczna buduje nasze własne samopoczucie i spoiwo. Próbuje odbudowywać wspólnotę, bo wokół wspólnoty możemy naprawdę się jednoczyć. Na przykład tutaj w Ministerstwie Kultury pracujemy nad takim wieloletnim programem Niepodległa 18. Chcemy, żeby w stulecie niepodległości w roku 2018 było bardzo dużo wydarzeń, które będą nas łączyć. Spróbujmy przynajmniej to zrobić. Myślę, że są takie tematy, są takie wydarzenia, są takie inicjatywy, inwestycje, które mogą nas połączyć, mimo straszliwych podziałów politycznych, które dzisiaj w Polsce przeżywamy.
Robimy to, ten program zresztą z prezydentem Rzeczpospolitej, któremu też bardzo zależy na tym, żeby różnymi politykami próbować odbudować wspólnotę w Polsce. Ale też ta polityka historyczna jest ważna dla naszego wizerunku w świecie. Bardzo mało o nas wiedzą, bardzo mało wiedzą o naszych zasługach i musimy to nadrabiać, bo przez wiele dziesiątków lat nie mogliśmy normalnej polityki historycznej prowadzić, wolnej, godnej, niepodległej polityki historycznej. Dopiero teraz taką możliwość mamy, więc trudno mieć pretensje do, nawet do naszych sąsiadów, do ludzi, którzy do nas przybywają, że tak niewiele o nas wiedzą. To musimy sami nad tym pracować, żeby widzieli poprzez film, które obejrzą atrakcyjne, poprzez muzeum atrakcyjne, które odwiedzą, poprzez wystawę, która gdzieś po świecie pojeździ i tak dalej, i tak dalej. To wszystko musimy robić. I dlatego to jest jeden z priorytetów naszego ministerstwa i naszego rządu tym samym, żeby tę politykę historyczną właśnie na taki wyższy poziom podnieść i myślę, że większość słuchaczy, dzisiejszych rozmówców naszych doskonale to rozumie. Może dwa wnioski. Przypomnienie marszałka Piłsudskiego, który mówił: piszmy naszą własną historię, bo inni nam napiszą taką, że się w niej nie rozpoznamy zupełnie, to jest jedno. Ale tak przyszedł mi też temat do jakiegoś kolejnego spotkania na rozmowach niedokończonych. Zasługi Jana Pawła II dla kultury polskiej. Bardzo dobry temat. Ja nawet napisałem taki artykuł o myśli Jana Pawła II na temat Europy, bo bardzo myślę, że nawet w kontekście tego, co się dzisiaj w Europie dzieje, bardzo, bardzo ważna rzecz do przemyślenia, co Jan Paweł II o tym mówił w różnych okolicznościach, czy to w parlamencie w Strasburgu, czy w czasie różnych spotkań z przywódcami różnych konkretnych państw europejskich. I to jest jakiś plan ratowniczy dla Europy, to co Jan Paweł II mówił o godności historii europejskiej, o obecnym stanie Europy i o marzeniach związanych z tym, jak Europa powinna w przyszłości wyglądać. Warto również do tego myślenia wrócić. Dziękujemy panie ministrze za nasze spotkanie. To w telewizji Trwam i tutaj w Radiu Maryja. Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy z nami zechcieli się połączyć i rozmawiać i ożywiali naszą rozmowę i dyskusję. Przypomnę, że gościem naszym był pan minister Jarosław Sellin, sekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Wego. Szczęść Boże, pozdrawiamy także pańską całą rodzinę. Szczęść Boże i dziękuję za zaproszenie. Bóg zapłać. Jest godzina 23:30. Należy też wypełnić specjalną deklarację i przesłać na adres e-mailowy bractwo@radiomaria.pl. bractwo@radiomaria.pl. Otrzymanie odpowiedzi pozytywnej oznacza przyjęcie do bractwa. Pierwsze uroczyste przyjęcie do bractwa będzie w dniu odpustów w naszym sanktuarium, w rocznicę inauguracji pontyfikatu świętego Jana Pawła II w sobotę 22 października bieżącego roku o godzinie 12. Zapraszamy serdecznie, prosimy o zainteresowanie się tą sprawą, zapraszamy do współpracy. Więcej informacji i kwestionariusz dla kandydatów do bractwa na portalu Radia Maryja, zakładka Sanktuarium. Oczywiście będziemy w dalszym ciągu państwa informować. Proszę zaglądać na portal i zakładka Sanktuarium. Tam znajdziecie państwo bractwo. Bóg zapłać. Skrót wydarzeń z kraju i ze świata.
Brama Bożego Miłosierdzia jest zawsze szeroko otwarta dla każdego, powiedział ojciec święty Franciszek podczas spotkania z wiernymi na placu świętego Piotra w Watykanie. W rozważaniach przed modlitwą Anioł Pański papież zwracał uwagę, że droga do zbawienia prowadzi przez bramę, którą jest sam Chrystus. Ojciec święty zaznaczył, że jest to wąska brama, ponieważ Jezus żąda od nas ograniczenia naszej dumy, aby otworzyć się na Niego, uznając się za grzeszników potrzebujących przebaczenia. Na zakończenie ojciec święty pozdrowił pielgrzymów zgromadzonych na placu świętego Piotra, w tym Polaków. Papież zachęcał też do modlitwy za ofiary sobotniego zamachu w Turcji i pokój dla świata. Transmisję z Watykanu przeprowadziły Radio Maryja i Telewizja Trwam. Maryja Matką Miłosierdzia, pod takim hasłem kobiety i dziewczęta pielgrzymowały dziś do Sanktuarium Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej w Piekarach Śląskich. Mszy świętej przewodniczył ksiądz arcybiskup Wiktor Sforc, metropolita katowicki, a homilię wygłosił metropolita Moraw, ksiądz arcybiskup ołomuniecki Jan Graubner. W Eucharystii uczestniczyła szefowa polskiego rządu Beata Szydło. Na Jasnej Górze zakończyła się dwudniowa 31. pielgrzymka energetyków, elektryków i elektroników. Tegorocznemu spotkaniu towarzyszyło hasło „Gdzie chrzest, tam nadzieja”. Mszy świętej na szczycie jasnogórskim przewodniczył ksiądz biskup Tadeusz Lityński, biskup diecezjalny zielonogórsko-gorzowski. Brama Miłosierdzia na Campus Misericordie, przez którą symbolicznie przeszedł ojciec święty Franciszek w trakcie Światowych Dni Młodzieży, stanie obok dzwonnicy przy Domu Miłosierdzia w Brzegach. Brama była ustawiona niedaleko ołtarza głównego w centrum całego placu, na którym zgromadzili się pielgrzymi. Po zakończeniu Światowych Dni Młodzieży brama została zdemontowana i zabezpieczona. Aerokluby w całym kraju będą miały swój udział we wsparciu powstających Wojsk Obrony Terytorialnej kraju, powiedział minister obrony narodowej Antoni Macierewicz. Szef MON-u uczestniczył w niedzielę w Łososinie Dolnej koło Nowego Sącza w obchodach 60-lecia Aeroklubu Podhalańskiego. Minister wyraził nadzieję, że sponsorzy, twórcy, organizatorzy Aeroklubu włączą się w wielką pracę, jaką jest zbudowanie piątego rodzaju Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Obrony Terytorialnej kraju. W Tucznie zakończyły się dziś warsztaty terenowe dla słuchaczy studiów podyplomowych Polityka Ochrony Środowiska, Ekologia i Zarządzanie Wyższej Szkoły Kultury Społecznej Medialnej w Toruniu. Od czwartku studenci studiów podyplomowych uczyli się, w jaki sposób dokonywać ocen i wycen zasobów przyrodniczych oraz jaki jest wpływ gospodarczy działalności człowieka na stan środowiska przyrodniczego. Zajęcia odbywały się pod okiem specjalistów. Nad całością czuwał minister środowiska profesor Jan Szyszko. W centrum Białegostoku odbyła się rekonstrukcja jednego z epizodów bitwy o miasto z 22 sierpnia 1920 roku, uważanej przez historyków za największą w jego dziejach. W widowisku wzięło udział ponad 140 rekonstruktorów. W tak zwanej Bitwie Białostockiej sprzed 96 lat starły się oddziały 1. Pułku Piechoty Legionów ze ściganymi wojskami bolszewickimi cofającymi się spod Warszawy. Jak opisują historycy, zwycięstwo zostało odniesione przez siły polskie, które przez kilkanaście godzin krwawych walk ulicznych skutecznie powstrzymywały odwrót na wschód znacznie liczniejszych wojsk przeciwnika. 3 osoby zostały poszkodowane w wyniku wypadku, do jakiego doszło w konińskiej elektrowni Pątnów. Do zdarzenia doszło w niedzielę około godziny 14. Poszkodowani to 3 pracownicy elektrowni w wieku od 36 do 54 lat. Mężczyźni zostali dotkliwie poparzeni. Obecnie wszyscy znajdują się na oddziale chirurgii konińskiego szpitala. Ponad 20 osób zostało zabitych w podwójnym ataku samobójczym w Somalii. 2 samobójców z islamistycznego ugrupowania Al-Shabaab zdetonowało samochody wyładowane materiałami wybuchowymi. Celem ataku była siedziba regionalnych władz. 10 osób utonęło, a 5 zaginęło po przewróceniu się i zatonięciu niewielkiej drewnianej łodzi u wybrzeży indonezyjskiej wyspy Bintan na południe od Singapuru, poinformowały indonezyjskie władze. 2 osoby udało się uratować. Wśród ofiar śmiertelnych jest 2 dzieci.
W więzieniu w irackim mieście Zikar powieszono 36 mężczyzn uznanych za winnych udziału w masakrze rekrutów zorganizowanej przez tzw. Państwo Islamskie i jego sojuszników, poinformowały władze prowincji. Do masakry doszło w 2014 roku podczas kampanii ISIS, która doprowadziła do opanowania Mosulu, drugiego pod względem wielkości miasta w Iraku.